Widzicie to? To jest wyciskarka Hurom H300E przy pracy. Wyciska sobie sok z jabłek. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jest smaczne. Ale najpierw, zanim dotrzemy do moich przepraw z jabłkami, pogadamy sobie w ogóle o tym sprzęcie, bo on nie tylko do jabłek został stworzony. To jest wyciskarka wolnoobrotowa. Sprzęt, o którym wiele osób dzisiaj marzy, no bo jest moda na zdrowy styl życia i to nie od dzisiaj, a soki nieodzownie są elementem takiego stylu życia. W końcu, zwłaszcza świeżo wyciskane, dostarczają niezbędnych witamin i innych elementów naszym organizmom. Zapraszam do materiału. Rozmawiając o tej wyciskarce, trzeba najpierw zacząć od tego, że producent twierdzi, jakoby była inteligentna. Wiecie, jak to z tymi inteligentnymi sprzętami jest, natomiast za chwilę Wam wytłumaczę, o co z tym wszystkim chodzi. Bo w tym przypadku wszystko sprowadza się do wygody urządzenia. Natomiast najpierw takie bazowe kwestie dotyczące tego sprzętu. Sami zobaczcie, jak ta wyciskarka wygląda. Przede wszystkim ma dość wąską stopę. Małą. Mierzy mniej niż mój Express, zajmując z grubsza 500 cm2 blatu kuchennego. Dzięki temu znajdziecie przestrzeń dla tostera albo gofrownicy. Zresztą nie wiem jak Wy, ale ja wolę jednak mieć więcej tej przestrzeni na blacie kuchennym, bo inaczej jest trudno utrzymać higienę, no i jest trochę niebezpiecznie, zwłaszcza jak próbujemy ogarniać jedzenie, które się przypala, jednocześnie krojąc różne rzeczy. Fajnie jednak, jak na blacie jest dużo miejsca. To, co odjęto względem podstawy, dodano w wysokości. To trzeba mieć na uwadze, jeżeli kupujecie tę wyciskarkę, bo nie każda kuchnia będzie pod nią idealna. Wystarczy spojrzeć chociażby na moją. Hurom H300E jest dosyć wysoki, bo mierzy 45,9 cm wysokości. W moim mieszkaniu szafki wiszą dosyć nisko, więc nie da się go otworzyć bez wysunięcia na krawędź blatu. No ale można go też przestawić gdzie indziej, bo nie musi stać w kuchni, jeżeli macie nisko zawieszone szafki. No ale obiecałem, że pogadamy o tym, czemu ten sprzęt jest inteligentny, a co za tym idzie, czemu uważam, że jest naprawdę wygodny. Widzicie tę komorę na górze? To jest zbiornik Mega Hopper. Mieści 2 litry, czyli w praktyce 6 pokrojonych na pół jabłek naraz. No i wrzucicie je bez trudu do środka, bo jest 14-centymetrowy otwór wsadowy. Da się je po prostu wysypać chociażby z miski wprost do wnętrza. A jeżeli o czymś zapomnicie, to też nie ma problemu, bo jest mniejszy otwór na górze, przez który można chociażby wrzucić seler naciowy, marchewkę czy coś w ten deseń. Można tam też przechowywać dodatkowy element do dociskania warzyw. A to w ogóle jest spoko, że jest ten dodatkowy mały otwór, bo Hurom H300 E pauzuje pracę wtedy, gdy otworzymy pokrywę. Co jest oczywiście rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo. No i co najważniejsze, maszyna ma takie obrotowe ostrze, nieostrze. Ten element służy do tego, aby rozdrabniać wrzucone warzywa i owoce, więc nie trzeba ich wcześniej kroić na malutkie kawałeczki. No i to jest o tyle wygodne w stosunku do innych sprzętów na rynku, że wrzucamy nie jedno jabłko, może góra dwa, ale kilka naraz, odchodzimy i zapominamy o temacie, bo wyciskarka zrobi wszystko za nas. No dobra, ale o co z tym chodzi? Dlaczego producent mówi, że ta wyciskarka jest inteligentna? No bo jest. Na miarę wyciskarek. Wszystko sprowadza się do prostoty obsługi, no i automatyki. Chociażby ta wspomniana komora Mega Hopper, która za nas podaje warzywa i owoce do wnętrza, do wyciskania. Ogólnie ta wyciskarka do soków samodzielnie zrobi za nas wiele rzeczy. Przede wszystkim, no jak mówiłem, rozdrabnia warzywa i owoce w komorze dzięki wbudowanemu nożowi, a potem podaje je dalej. Kolejnym elementem jest wałek ślimakowy, który wyciska z warzyw i owoców soki. On jest ciekawy, nie jest inteligentny, ale o nim pogadamy sobie później. Inteligentne jest to, jak działa w trakcie wyciskania sama wyciskarka. Bo ona mierzy przeciążenia. Jeżeli napotka jakiś problem, na przykład wrzucimy zbyt twarde warzywo albo coś się zaklinuje, no to zacznie się cofać. Sama z siebie. Można ją bezpiecznie zostawić, bo na wszystko reaguje automatycznie ta wyciskarka. Ale w razie czego akurat funkcję cofania można też włączyć manualnie, przytrzymując włącznik, dopóki nie zaświeci dioda LED w kolorze pomarańczowym. Ostatecznie częścią automatyki jest też wbudowany timer. Na 5 minut. Jak włączamy wyciskarkę, no to po 5 minutach sama automatycznie się wyłączy. Po co, żeby zbędnie nie pracować? No bo przecież jak mamy tę komorę Mega Hopper i wrzucamy sobie kilka jabłek naraz, no to kto będzie stał i pilnował, czy już wreszcie przestała pracować ta maszyna? No nie, tutaj po 5 minutach się wyłączy i zasygnalizuje dźwiękowo, że najwyższa pora wrócić z sąsiedniego pokoju, sprzed telewizora, czy z gabinetu, od pracy się oderwać, po to, żeby napić się szklanki soku. Zresztą komunikaty dźwiękowe ostrzegają też o innych rzeczach, na
na przykład o tym, że wyciskarka nie pracuje tak, jak powinna. Na tym jednak kwestie związane z tą wyciskarką się nie kończą, bo trzeba zwrócić też uwagę na kilka innych rzeczy. To, na co teraz patrzycie, to jest dosyć nietypowy system wyciskania All-in-One Multi-Screw SST. No i on w zasadzie sprawia, że Hurom H300E jest naprawdę wielofunkcyjny. Nie ma tutaj tradycyjnego filtra, a w zasadzie w niektórych przypadkach zestawów filtrów, które mogą służyć do robienia smoothie albo klarownych soków. Pomimo tego nadal testowana wyciskarka jest w stanie wyciskać w całości owoce, orzechy, warzywa na soki lub właśnie smoothie, albo dajmy na to na mleko z migdałów. No ale pewnie ciekawi Was, o co z tym wszystkim chodzi, o czym ja mówię. System Multi-Screw SST łączy wałek ślimakowy z filtrem. Tak, ten element jest po prostu dwuczęściowy. Filtr i wałek nakładają się na siebie, co zmniejsza poziom skomplikowania maszyny, a to w efekcie pozwala ją łatwo wyczyścić, bo nie trzeba wyciągać całego wałka, a potem filtra i próbować doczyścić tej małej siatki z małymi oczkami, z różnego rodzaju włókien czy innych rzeczy, które pozostały po owocach. No nie, tutaj wszystko jest plastikowe i dosyć duże, więc łatwo jest to doczyścić. Ale producent i tak dorzuca szczoteczkę do dokładnego doczyszczenia, chociażby dajmy na to podajnika pulpy. Co ważne, wałek i sito wykonano z ultamu i to jest ciekawy materiał, bo bardzo wytrzymały. Do 8 razy trwalszy niż takie tradycyjne tworzywa sztuczne. To dobry wybór na wałek ślimakowy, no, radzi sobie z codziennym miażdżeniem winogron, kiwi czy chociażby marchewki. Przy tym, co trzeba podkreślić, wszelkie tworzywa sztuczne, które tutaj zastosowano, są pozbawione bisfenoli. To są takie związki organiczne, które wpływają m.in. na naszą tarczycę oraz mogą wywoływać nowotwory. Także fajnie, że nie ma tych BFA ani w wałku ślimakowym, ani w misie, która swoją drogą wykonana jest z tritanu, to jest kolejne wytrzymałe tworzywo. Nie ma tych bisfenoli także w pojemniku na pulpę, ani w pojemniku na sok. Pewnie interesują Was konkrety, to znaczy to, jakie były moje prywatne przeżycia z tą wyciskarką. To już spieszę z odpowiedzią. Producent wysłał mi ją w wersji białej, ale występuje w 4 różnych kolorach. Warto też podkreślić to, że swoją drogą jest laureatem Red Dot Design Award. Nie bez powodu, sami widzicie, wygląda ciekawie. Dosyć nowocześnie i akurat wersja biała świetnie pasuje do mojej kuchni. Co do samego korzystania, to używałem tego Huroma do różnych soków, z dziwnymi pomysłami wychodziłem i za każdym razem radził sobie nieźle. Czy to była marchewka z cytryną i selerem naciowym, czy po prostu jabłko z kiwi, nie było problemu. Jest tutaj 150-watowy bezszczotkowy silnik i on radzi sobie ze wszystkim bez zająknięcia. Chociaż co ciekawe, przy sporym obciążeniu pobór prądu dobijał tylko do okolic 120-130 watów. No ale wyciskarka i tak radziła sobie z najtwardszymi warzywami, więc nie wiem, gdzie się podziały pozostałe waty. Generuje odpowiedni moment obrotowy do wszelkiego rodzaju również twardszych warzyw, pokroju chociażby marchewki. No i tak swoją drogą w dodatku wcale tak bardzo nie hałasowała. Sięga 60 dB bazowo, bez jakichkolwiek dodatków wewnątrz i nawet 75 z różnymi warzywami podczas pracy. Również z owocami, na przykład z jabłkami, z których wycisnąłem naprawdę dużo litrów soku. Więc wracamy wreszcie do początku, to znaczy do tego, o co chodzi z tą moją fiksacją dotyczącą jabłek. Zwrócono mi uwagę, że trzeba wybierać odpowiednie rodzaje jabłek do tego, aby uzyskać klarowny sok, konkretnie ligole. Więc zrobiłem jedną rzecz, która mi przyszła do głowy. Kupiłem inne warianty jabłek, żeby zobaczyć, czy może są lepsze. Nie są. Zwłaszcza Golden Delicious wypadły bardzo blado, tworząc tak naprawdę taki mus jabłkowy bardziej niż sok. No i trudno było potem to wszystko doczyścić. Nie polecam. Więc ostatecznie wybór padł jednak na ligole. On nie jest tak do końca klarowny, nadal wyczuwa się odrobinkę, taką małą w zasadzie odrobinkę owoców pod językiem. I nie wiem, czy to jest kwestia wyciskarki, czy kwestia tego, że trochę dłużej wyciskałem te soki już z resztki tej pulpy. Nie wiem, nieważne. Ważne jest to, że udało mi się ogarnąć w miarę klarowny sok, a jeżeli wy lubicie jeszcze bardziej klarowne soki, no to nie wiem, pozostaje chyba tylko odcedzić taki sok w przypadku tej wyciskarki. To pewnie wynika też trochę z konstrukcji wałka połączonego z filtrem, bo nie mamy tutaj takiego małego filtra z oczkami, więc coś zawsze może przepłynąć. Nawet w przypadku marchewek, a raczej soku z marchewek i selera naciowego, który swoją drogą był obrzydliwy. Dosyć specyficzny ma smak, natomiast maszyna poradziła sobie świetnie z dosyć twardymi, trudnymi jednak warzywami, jak marchewka czy seler. No i sam otwór wylotowy, tak swoją drogą, zwłaszcza kiedy użyjemy właśnie takiego selera naciowego, ma tendencję do zatykania się. Nie ma na szczęście problemów z tym, aby to szybko wyczyścić.
jasne, trzeba całość rozebrać, żeby dostać się do wnętrza urządzenia, ale właśnie ta konstrukcja wałka ślimakowego ułatwia doczyszczenie tej wyciskarki. No i to już wszystko. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam odpowiednią dawkę wiedzy na temat tego sprzętu. Muszę nadmienić, że to była recenzja płatna, co oznacza, że zapłacono mi za to, abym pokazał na łamach wideotestów tę wyciskarkę, ale nie zapłacono ani grosza za to, żebym o niej dobrze mówił. Wszelkie opinie są więc wyłącznie moje. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, no to zadajcie je poniżej w komentarzach. Zachęcam również do zajrzenia na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupy testerzy wideotestów, Instagrama, TikToka, no i do zasubskrybowania, jeżeli interesuje Was więcej materiałów takich jak ten. No to cześć!